nie chciałbym być odebrany jako jakiś taki facet, który za bardzo filozofuje, tak? Ale powiem panu tak. To też jest sprawdzian, czy ktoś może być prezydentem, czy nie. Rozumie pan, o co mi chodzi? Znaczy po prostu, jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz w parku Tineret Louis. Jest po godzinie 7 rano, ale jeszcze jest tak widno, jeszcze dobrze ten dzień się nie zaczął. Jest coraz ciemniej, jak chodzę i nagrywam te vlogi o poranku. Trzeba będzie coś z tym zrobić, bo niedługo się skończy taka możliwość. No ale zobaczymy. Będę myślał, będę działał. A jak działał nasz nieprezydent polskojęzyczny Dudu, który poleciał do USA? Co tam się wydarzyło? Dlaczego go biedaczka wygwizdali? Czemu? I w ogóle, jak to możliwe? Za co? Przecież trzeba być twardym. Jak jesteś prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na, żeby cię załamała jakaś sytuacja. Nie możesz. A czy ta sytuacja załamała Andrzeja? Nie wiem, może się przekonamy w tym dzisiejszym odcinku. Będę czytał artykuł. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Zapraszam was na dzisiejszy film. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? Ten artykuł pokazał się w Radio Z Wiadomości. Udostępnię wam link pod filmem, żebyście mogli sobie przeczytać, jeżeli będziecie zainteresowani. I tutaj jest tak. Andrzej Duda wygwizdany w Nowym Jorku. Wolna Polska. Będziesz siedział. Jak ostro pojechali z Andrzejkiem. Ten artykuł nie będzie długi, także nie zajmę wam dużo czasu, ale myślę, że warto chyba go przeczytać, parę zdań, a później będziemy się odnosić do tego, co się tam właśnie wydarzyło. No, zobaczymy. Ale zaczynajmy. Andrzej Duda wziął w niedzielę udział w 86. Paradzie Pułaskiego. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia przeszli Piątą Aleją na Manhattanie w Nowym Jorku. Przemówienie prezydenta było chwilami zakłócane przez okrzyki grupy przeciwników. PiS. Pokój to nie był. Wolna Polska. Będziesz siedział. Skandowali. Mocno. Tegoroczna parada Pułaskiego odbyła się pod hasłem celebrując Polskę i Amerykę broniące wolności. Według organizatorów wzięło w niej udział nawet 100 tysięcy osób, relacjonuje nasz korespondent w USA Daniel Bociąga. Jakie nazwisko, Bociąga. W paradzie po raz pierwszy w historii imprezy wziął udział prezydent Rzeczpospolitej, który zatańczył poloneza wraz z zespołem tańca ludowego. No, ciekawe, jak to Andrzej zatańczył, czy też rapował przy okazji jakiś ostry cień mgły? Ostrym cieniem mgły? Czy coś takiego? Jak to było, Andrzejku? Opowiadaj. Andrzej Duda, zwracając się do uczestników marszu, podkreślał znaczenie Polonii dla Polski i prosił ją o wsparcie. Wiecie, jaka jest sytuacja? Znowu zrobiło się niebezpiecznie. Jak to? O czym ty, Andrzej, mówisz? Odrodził się rosyjski imperializm. Ten sam imperializm, który wypchnął wielu waszych rodziców i dziadków z Polski. Musimy się obronić, musimy przetrwać, dlatego potrzebne jest wasze wsparcie. Jestem tu po to, by o to wasze wsparcie prosić. Byście pracowali na rzecz sojuszu polsko-amerykańskiego i sojuszu Ameryki i Europy, mówił. Jak dodał, Polonia miała wielkie zasługi w zrzuceniu komunistycznych sowieckich kajdanów w 1989 roku oraz we wstąpieniu Polski do NATO. Mamy dalej. Dzięki waszemu wsparciu są u nas wojska amerykańskie. Jesteśmy w ścisłym sojuszu, powiedział Duda. Dodał, że bezpieczeństwo Polski opiera się o dwa filary. Wzmacnianie obrony, w tym poprzez ogromne zakupy, w cudzysłowie,
uzbrojenia w USA, a także umacnianie NATO, którego podstawą są Stany Zjednoczone. Tu już będzie prawie koniec. Na paradę Pułaskiego przyszli też zwolennicy opozycji, którzy w trakcie przemówienia Andrzeja Dudy gwizdali i skandowali hasła: Wolna Polska, demokracja, konstytucja. O, coś mi to pachnie Donaldinia. Przynieśli też transparenty zachęcające do udziału w wyborach parlamentarnych 15 października. Jeszcze coś jest. Nie przyszliśmy tu przeszkadzać. Przychodzimy każdego roku, bo jesteśmy Polakami, powiedział polskiej agencji prasowej. Powiedziała Ela z Nowego Jorku, jedna z protestujących kobiet. I jeszcze mamy. No proszę, ja myślałem, bo tak się tak skroluje i ten, to myślałem, że to jest takie krótsze. Niedzielna parada w Nowym Jorku była częścią obchodów amerykańskiego Dnia Pamięci generała Pułaskiego, święta ustanowionego przez Kongres w 1929 roku. Dzień upamiętnienia śmierci generała kawalerii, który został śmiertelnie ranny, dowodząc wojskami amerykańskimi podczas bitwy w Sawanach w Georgii podczas amerykańskiej o niepodległość. W niedzielę podobne imprezy odbyły się także w innych amerykańskich miastach, między innymi w Filadelfii. No i to jest cały artykulik. Cały, który wam przeczytałem. Teraz kamera do rączki i marsz, żeby omówić całe to wydarzenie. Bo chyba jest co omawiać. No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Czytając ten artykuł, tam były głoszone takie hasła przez tak zwaną opozycję, jak demokracja, konstytucja, wolna Polska. Czy te słowa wam czegoś nie przypominają? Czy nie są to słowa rodem z tak zwanego KOD? Komitet Obrony Demokracji. A z czym się to kojarzy? No jednoznacznie tylko i wyłącznie z Donaldinho, z Donaldem Tuskiem i z Platformą Obywatelską, z Platformersami. Oni się teraz nazwali jakiś czas temu, już dosyć dawno, koalicja. Koalicja, chciałem powiedzieć europejska. Europejska by do nich bardziej pasowała. Oni są koalicją obywatelską. Aczkolwiek europejska, no byłaby chyba najbardziej trafiona. Koalicja Obywatelska. Ale to nie ma znaczenia, bo do nich przylgnęło Platforma Obywatelska. I oni nawet na tych wiecach, jak Donald przemawia do ludzi, to on używa stwierdzenia Platforma. Platforma. Oni byli, są i będą Platformą. Czy Obywatelską? No tylko z nazwy. Tylko z nazwy by się chciało powiedzieć, bo raczej dobra obywateli naszego kraju nie są im pożądane. Oni pięknie mówią, Donaldinho pięknie mówi, pięknymi frazesami, zgłoskami, złotoustymi, pierdzącymi, tak pierdzi ustami, jak jakaś kobyła. I on się tak wyraża. Używa różnych pięknych sformułowań, właśnie między innymi haseł, które są tutaj głoszone przez Polonię protestującą w USA. No ale co z tego? Jest jak jest. Myślicie, że coś się zmieni po wyborach? Chyba zrobię jeszcze taki film, czy się coś zmieni po wyborach. No, świetna myśl, żeby zrobić taki odcinek. Co się zmieni i jak się zmieni po wyborach? Ale dobrze. Przejdźmy teraz do rzeczy jeszcze na temat Dudu, który został tam wygwizdany. But we understood that this is you know issue of this decision that was the very difficult moment. Dudu prosił o wsparcie, między innymi właśnie Polonię mieszkającą w USA. O nich prosił za to, żeby właśnie wspierali, ponieważ jest zagrożenie. Zagrożenie, jak on to stwierdził, imperializmu rosyjskiego. I że ta Rosja może na nas najechać. I że potrzebne jest właśnie wsparcie tej Polonii, która jest mieszkająca i przebywająca właśnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale ja się pytam, Dudu, dlaczego
Rosja miałaby nas najechać? Jaki ma powód? Czy chciałoby się zadać pytanie, bo już robiłem wiele filmów, wiele vlogów w tym temacie. Chciałoby się zapytać. Dudu, ja się pytam ciebie. Co ty chcesz zrobić, żeby Rosja najechała właśnie na Polskę? No bo chyba dążycie do tego. Cały czas dążycie. Cały czas dążycie, robiąc to, co robicie. Mam to wszystko wymieniać teraz? Tutaj, w tym filmie, w tym vlogu? Nie starczyłoby mi czasu. Ten vlog byłby w ogóle wtedy, przeistoczyłby się w coś innego. Nie w tym temacie. Nie w temacie, gdzie zostałeś wygwizdany. Musisz być twardy, Dudu. Musisz być twardy. Żebyś taka sytuacja cię nie załamała. Pamiętaj. Ale wracając jeszcze do tej kwestii, no to dlaczego ty prosisz, Andrzejku, Polaków o to wsparcie? Dlaczego? Z jakiej racji? Czego ty się obawiasz? Może ty się obawiasz właśnie czegoś, że coś może być, jakieś zagrożenie? Może ty już o czymś wiesz, czego my jeszcze, zwykłe szaraczki, nie wiemy? No, jak to jest? Dudu, jak to jest? Odpowiesz na to pytanie? And this is the most important element of this game, yes? Ja myślę, że 24 lutego, wtedy kiedy się zaczęło, to była gdzieś data już z góry zaplanowana, mocno zaplanowana, i to było tak, że 23 o godzinie 23:59 kończy się po prostu, jakby to powiedzieć, no, choroba, a o godzinie północy 24 praktycznie zaczyna się, co się zaczyna, inwazja na Ukrainę. Nie tak było? Nie tak było? Ja już o tym mówiłem, opowiadałem właśnie w jednym z vlogów, jak siedziałem w Piazza Unii i mówiłem o tej całej sytuacji, że to wszystko nie jest przypadkowe. I teraz, analizując tamte fakty, można powiedzieć, że pewne rzeczy są z góry zaplanowane. I czy taki Dudu nie wie na przykład, że coś już jest zaplanowane względem Polski? Może on już zna konkretną datę i godzinę nawet. A dlaczego nie? Ja myślę, że będąc polskojęzycznym politykiem, to się wie takie rzeczy chyba naprzód. A później się jedzie i prosi się o wsparcie Polonii mieszkającej w USA. Nie tak jest? I lepiej wtedy, żebyś nie był prezydentem, jeżeli nie potrafisz się od tego odciąć i dalej kontynuować swojego zadania, bo tylko to jest ważne, tak? To nie jest istotne, ile cię to potem kosztuje i co ty potem przeżywasz, kiedy już jesteś po wykonywaniu swoich zadań, tak? Wieczorem, nie wiem, kiedy masz zasnąć i leżysz w łóżku, tak? I wraca ci cały dzień. To nie ma żadnego znaczenia, to nikogo to nie obchodzi. Jakżeż piękne i wzniosłe słowa Dudu na temat sojuszu polsko-amerykańskiego. No po prostu miód na usta, ale czyje? Czyje? No bo chyba nie zdrowo myślących, zdrowo rozsądkowych Polaków, którzy mogliby uwierzyć tego rodzaju brednie. Ja powtarzałem, że rozgraniczam dwie rzeczy. To, jak ludzie żyją w USA, to, jak żyją Amerykanie i to, jak żyje właśnie Polonia, o której jest mowa tutaj w tym artykule, w tym dzisiejszym filmie. A co innego jest polityka Stanów Zjednoczonych. Ja, Rafał Mora, prowadzący ten vlog, współpracujący z polską mamą w USA, która prowadzi kanał właśnie na temat tego kraju. Dlaczego my mamy takie dobre relacje? Właśnie, zadajmy to pytanie. Bo po prostu jesteśmy rozumni. Potrafimy oddzielić pewne rzeczy. I Kasia dobrze wie, jak ja myślę na temat polityki amerykańskiej. I ona to wie i niejednokrotnie słyszała i widziała moje wypowiedzi. Moje po prostu wypowiedzi, gdzie normalny człowiek mógłby tego nie znieść. Ale ona potrafi to zrozumieć, potrafi to rozdzielić, że no po prostu tak myślę, to są moje gdzieś tam poglądy. I one nie mają znaczenia na to, jakie są relacje pomiędzy nią a mną. Po prostu potrafimy ze sobą rozmawiać. Zresztą Kasi, tak jak ona to powiedziała, jest bliżej do poglądów republikanów, więc można by powiedzieć, Donald Trump wywodzi się z partii republikańskiej, którego ja osobiście popierałem i popieram dalej. Ale oni już zrobili wszystko, żeby Donald Trump
nie wystartował w kolejnych chyba wyborach, tak mi się wydaje. No i zniszczyli Donalda Trumpa. Już zaangażowali takie siły, tyle ludzi w to zaangażowali, że po prostu no, już sam Trump nie mógł sobie z tym poradzić. No takie jest moje gdzieś zdanie. Także oddzielam dwie rzeczy. Politykę, jaką prowadzą właśnie Stany Zjednoczone, i życie normalnych ludzi, którzy mieszkają w Polonii, w tym między innymi Kasi, która mieszka w Chicago i pokazuje, jak wyglądają Stany Zjednoczone. I to są dwie inne rzeczy. I Stany Zjednoczone jako kraj podoba mi się. Podoba mi się. Chciałbym tam kiedyś pojechać, zwiedzić. Tam jest nieskończenie wiele miejsc do odwiedzenia. Naprawdę wspaniałe miejsce. I Polonia, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, pewnie może to potwierdzić. Może nie wszyscy, ale ci pewnie, którym się udało tam coś osiągnąć, to na pewno będą zadowoleni, na pewno będą chwalić i będą wyrażali się pozytywnie o Stanach Zjednoczonych. Ale o polityce? Polityka to jest jedno wielkie bagno, to jest łajno, to jest szambo, to jest gnój, w którym po prostu my tkwimy. My, mieszkający w Polsce, my mieszkający za granicą, to jak ja jestem w Rumunii, czy też ludzie, którzy mieszkają właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i tak to wygląda, taka jest, słuchajcie, rzeczywistość. I trzeba pewne rzeczy oddzielić właśnie, pewne kwestie, o których ja właśnie mówię w tym dzisiejszym filmie. More than 600,000. Is it possible that they will occupy? Andrzej, Kaminski said a sentence or two, please. Yeah, so but, in the morning. Okay, but what's that's hopeful what, in a sense. It's very Ukraine is still here. I don't want to. I'm sorry. It's too early morning. I don't want to speak about. Co tam tak kraczesz? Co tam kraczesz tak? Nieważne, dobra. Idę teraz w dół. Widać ładny wschód słońca. Idę tutaj w pobliżu jeziora. No i będę tutaj może teraz spacerował i do was jeszcze opowiadał. I'm very happy. Czy Polonia, która akurat protestowała przeciwko wystąpieniu Dudu, to byli akurat Polacy, nie wiem, jakby to powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia? Może i tak, może i nie, może między nimi byli tacy, którzy myślą tak jak widzowie oglądający ten kanał i po prostu gdzieś tam w aferze całego tłumu skandowali gdzieś to, co było skandowane, bo wiecie jak to jest, jak się robi jakieś zgromadzenie, jest jeden taki wykrzykany jakiś, powie jakieś hasło, to wszyscy nagle zaczynają powtarzać. Może oni to powtarzali, ja nie twierdzę, że nie. Może tak było, może po prostu pewne rzeczy oni odbierają inaczej, mieszkając właśnie w USA. Może oni nie kojarzą tych haseł akurat z Donaldinho albo z Platformą Obywatelską, czy też Koalicją Europejską, chciałoby się powiedzieć. Może tak jest. Ja bym tej Polonii, która tam skandowała, nie oceniał aż tak surowo. Myślę, że można by stwierdzić, użyć nawet takiego stwierdzenia, że może oni byli akurat, reprezentowali tą opozycję. Może akurat oni byli po tej drugiej stronie barykady systemu. Systemu, o którym trzeba mówić właśnie, systemu. A może nie. A może byli to zwykli Polacy mieszkający, tak jak powiedziałem, w USA, którzy przyszli w związku z tym wydarzeniem, chcieli dać swój wyraz niezadowolenia. I tak też mogło być. Nie ma to co roztrząsywać. Ja bym powiedział jeszcze w ten sposób, że Dudasz no, pojechał, bo musiał. Pewne wydarzenia no, gdzieś tam musi być jako reprezentant naszego kraju, jakim jest Polska. To, że on jest polskojęzyczny, no to już jest inna inszość. Niestety no, mamy takiego nieprezydenta, ponieważ robiłem film, że on nie jest legalnie wybranym prezydentem. No i dalej to podtrzymuję, tak? Wiele osób o tym mówi. Wiele osób robi o tym też filmy na TikToku na przykład i mówią, że nie jest on prawdziwym prezydentem Polski, że został nielegalnie wybrany. Ja też o tym mówiłem, mówiłem o tym otwarcie i będę to zawsze powtarzał, bo nie jest to żadna tajemnica. A że on działa w ogóle też na szkodę Polski, że próbuje w
wciągnąć Polskę w konflikt, że robi właśnie takie sojusze, jakie są ze Stanami Zjednoczonymi, które nie są korzystne dla nas. Bo okej, możemy być w sojuszu z różnymi krajami, nawet z USA, a dlaczego nie? Ale żeby to wszystko było dla nas korzystne, a nie żebyśmy byli traktowani jako podnóżek Stanów Zjednoczonych, jak taki podnóżek, gdzie tak będziecie tak, buta sobie tak położy, położy sobie buta ten, Biden położy sobie tak buta, pokażę wam jak położy sobie buta. Tak sobie położy buta Biden, tak sobie położy na Polsce, ale tu przejdźmy dalej tutaj, żeby było, na czym położyć, co tu jest, kawałek rury, ta rura to będzie Polska, i on sobie tak położy z tego buta Biden i tak sobie będzie przyciskał, ale fajny podnóżek. Ale fajny podnóżek, jaka Polska, jaki fajny podnóżek. Fajnie się na nich opiera, no super. Nikogo to nie obchodzi i nie powinno obchodzić. Ważne jest to, jaki jesteś tu i teraz, w tym momencie, kiedy ty musisz prowadzić sprawy państwowe, bo to jest twoje zadanie, to jest twoje oczekiwanie. Ludzie nie dla zabawy powierzyli ci urząd do wykonywania, tylko po to, żebyś go realizował. Mieli do ciebie zaufanie, powiedzieli, to jest facet, który da radę, tak? Chociaż Biden to jest niedołężny i on tam nie ma raczej nic do powiedzenia. Są ludzie, którzy rządzą za jego plecami, jak Kamala Harris czy Clintonowa pewnie. No i tak to wygląda. On jest tylko takim figurantem, no bo ktoś musiał być. Ktoś, kto będzie się może dobrze kojarzył Amerykanom. A jak dobrze wiemy, wybory zostały sfałszowane. Biden wygrał, no bo po prostu mu wypisali zaświadczenie, że jest prezydentem, jakkolwiek to brzmi. No ale tak, taka jest prawda. No, nie jest legalnie też wybranym prezydentem. To jest w ogóle skandal. To nawet nie skandal. Skandal to może być, jak tu się pies zesra w parku. Ja zawsze powtarzałem. To jest po prostu przestępstwo. Przestępstwo. Wielkie przestępstwo. On powinien siedzieć już do końca życia w więzieniu za to, że jest prezydentem. Powinien siedzieć. On już... Oni go powinni w ogóle skazać za to i wielu innych ludzi, którzy brali udział w fałszowaniu tych wyborów w USA. Czy moglibyśmy mieć dobry sojusz ze Stanami Zjednoczonymi? Oczywiście, że tak. Nie tylko z USA. Moglibyśmy mieć sojusz z Rosją. I dałoby się mieć sojusz i z jednymi, i z drugimi. Wcale nie wykluczając po prostu polskiego interesu narodowego, bo można by żyć w zgodzie i z jednymi, i z drugimi. I mądry polityk tak by poprowadził Polskę, dokonałby takich, a nie innych czynów, takich, a nie innych umów, takich, a nie innych ustaleń, które byłyby właśnie dobre dla Polski, dobre dla narodu polskiego. Przykłady? Proszę bardzo, na przykład gaz z Rosji. Można by go brać, można by się dogadać, żeby brać go po dobrej cenie, a nie kupować ten sam rosyjski, ale od Niemców, czy tam jeszcze od kogoś innego, czy właśnie sprowadzać z USA, który jest drogi, transport kosztuje bardzo dużo, bo tankowce muszą płynąć bardzo daleko. Jaki to jest interes? Dla kogo to jest interes? To jest interes dla Polski? Czy to jest interes właśnie dla USA? Czy tam o uzbrojeniu, że za wielkie miliardy to uzbrojenie zostaje kupowane z USA? Ja nie twierdzę, że oni mają nam to dać za darmo, żebyśmy się zrozumieli, ale to są pewne umowy, są pewne po prostu ustalenia, które nie służą polskiemu interesowi. Może akurat takie uzbrojenie, jeżeli nam jest potrzebne, które nie zostałoby łatwą ręką oddane dla Ukrainy, to może byłoby można kupić od kogoś taniej. Może byłoby po prostu też dobre, a dlaczego nie? Dlaczego nie? Może od jakichś Francuzów? Może od Iranu? Od Iranu? A zobaczcie, ja sobie tutaj chodzę. Tu są ławki takie oznaczone różnymi językami. Za mną jest ławka. Proszę bardzo. Coś pięknego. I'm very happy. Tu jest napisane Limba Rusa. Limba Rusa. Czyli język rosyjski. Swoboda. Czyli wolność. Tak jest napisane na tej ławce. Przejdźmy jeszcze tutaj. Jakie są tutaj? Jakieś uzbekistańska, serbska ławka, limba Kemera, czyli to jest Kemera, to jest tam z Ameryki Południowej. To zapomniałem z jakiego kraju. Tutaj jest kazachstańska, mongolska, armeńska, turecka. Proszę bardzo. Butelkę
z piciem na później, jak zawsze w Rumunii. To musi być w Rumunii, jak zawsze. Jeszcze przejdę tam, bo może tam będą jeszcze jakieś ławki ciekawe. Chyba, tak mi się coś wydaje. No są tutaj jeszcze inne ławki, ale zagubiłem się trochę w parku, bo była też ławka polska. Była polska, ale to ona jest gdzieś dalej. Ona nie jest tutaj. Tutaj są jeszcze inne. Tam jest japońska, tu jest nepalska, a tu jest limba sesotho. To kolor engata. Co to znaczy? Proszę o komentarz, widzowie. Wikipedia albo nie wiem co. Google i proszę szukać, co to znaczy. Jeszcze raz pokażę wam, żebyście wiedzieli. Tokoloho Ngata, Limba Sesotho. Limba Sesotho. Jaka to jest ławka? Zagadka, pytanie. Pytanie do widzów. We sent to Ukraine our crab howitzers, yes. Very modern and very efficient. We sent to Ukraine more than 260 our tanks, but old ones, but old tanks. We had those tanks from USSR, yes, but that moment it was half a year ago, yeah, it was in March, as I remember. A jakie jest pytanie do Dudu? Jemu też można by zadać pytanie. Mówię, właśnie niech Dudu się wypowie. Niech się wypowie, jak jest taki twardy jako prezydent, że go nie załamie żadna sytuacja. No, chyba go nie załamała ta sytuacja, że tam ludzie skandowali, że protestowali. A on tak po prostu przyjechał, a dobra, pokrzyczą sobie. To sobie pokrzyczą. Oni zawsze gdzieś tam muszą sobie pokrzyczeć. Czy tu, czy tam. To nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ja jestem ustawiony, z długopisem w ręku, jeszcze tam popodpisuję trochę, kadencja się skończy, no to mi załatwią jakąś tam posadę w spółce Skarbu Państwa albo w jakiejś gdzieś tam w Brukseli do jakiegoś wyjadę sobie interesu, tak sobie myśli pewnie Dudu. On już tam będzie ustawiony do końca życia, on już jest ustawiony, także on się nie przejmuje. A czym się będzie przejmował? Będzie się przejmował Polską, Polakami, Dudu? Przecież jego to nie obchodzi. Przecież jego to nie obchodzi. Pamiętacie, jak robiłem film, gdzie komentowałem, że ktoś napisał, że beknę za Dudu? Że beknę, bo się go czepiałem, bo obrażałem nie prezydenta Polski? Dudu? No, robiłem taki film. On już się zdążył chyba pokazać. Mniej więcej, jeszcze nie wiem jaki tytuł był, bo jeszcze go nie wgrałem na YouTube, ale on już był i tam mówiłem właśnie, że jestem prostakiem i bydlakiem. No, taki film, opowieści z cyklu Mchu i Paproci. Dokładnie tak, gdzie by tu iść, tędy przejdę się, bo już nie wiem, tam znowu hałasują w parku. Powiem wam, że nagrywanie w takim parku, niby zaciszne miejsce, niby fajne, niby ten, a jak parę minut temu tutaj chodziłem, vlogowałem, słyszałem w mojej głowie wszędzie te karetki, te sygnały. Na razie jest cisza, przynajmniej od nich. To teraz tam chodzi taki gość z dmuchawą i napiernicza, po prostu on te liście zdmuchuje. No tak to jest. Nie mówię to, no okej, niech coś w tym parku robią, na coś te podatki niech idą też, bo tutaj też jest problem, jeśli chodzi o Rumunię i o wiele rzeczy. Będę też dyskutował w tym temacie i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Bo można dużo opowiadać o tym kraju, jakim jest Rumunia, co tutaj jest. Chociaż powiem wam, że to jest takie odbicie lustrzane właśnie Polski, taka Polska w lustrze. Tak postawić takiego Dudu, to w lustrze to mu się odbije Johannes, prezydent Rumunii. I to jest to samo, nieważne, że to jest inna twarz, ale to jest wszystko to samo. Te same problemy mniej więcej, te same po prostu zagadnienia, ta sama rumuńskojęzyczność, te same po prostu takie mordy, które tutaj rządzą i doprowadzają ten kraj do ruiny każdego dnia. Każdego dnia. Tutaj dzieje się to samo. Niestety, tak to wygląda. W kwestii Dudu myślę, że dużo zostało dzisiaj gdzieś powiedziane. Został przeczytany artykuł. Co można rzec? No można podsumować jeszcze, że
Ciekawe, jak tam Andrzej rozmawiał, czy rozmawiał po angielsku, czy rozmawiał po polsku i miał tłumacza. Nie wiem, czy widzieliście coś w polskojęzycznych mediach, czy coś pokazywali. Szukałem w odchłaniach YouTube'a, żeby po prostu znaleźć jakieś urywki, jak został wygwizdany, ale w odchłaniach tej platformy nie znalazłem niczego, więc nie wiem, jak to było w polskojęzycznych mediach, czy przed kampanią wyborczą, no właściwie w trakcie już tej kampanii, chyba można powiedzieć, no to oni chcieli pokazać, skompromitować Dudu jako członka PiS, czy też nie. Możecie wypowiedzieć się w komentarzach, czy coś było właśnie na temat tego, że on tam został wygwizdany w USA na tym evencie, wiecu i tak dalej. No nic, dobra, będę kończył tego dzisiejszego vloga. To jest wszystko, co wam chciałem opowiedzieć w tym dzisiejszym filmie. Zachęcam was oczywiście do komentowania, do tego, żebyście pisali wasze opinie. Może pojawią się znowu takie gdzieś uderzające w mój temat, nazywające mnie prostakiem, bydlakiem i że beknę za Dudu. Znowu nie mam okazji, nic nie wypiłem, żeby sobie beknąć, bo tak chciałem, żeby mi się tak soczyście odbiło, ale niestety nie mam takiej możliwości, bo jestem na czczo w ogóle. Jak wyszedłem z domu, jest wczesna godzina, jak tu przyjechałem do parku, żeby nagrywać. Ale czas wracać, bo muszę pracować. Także tyle. To już jest koniec. Oprócz tego zachęcam was do subskrypcji tego kanału. Zostawiajcie pierdółki w postaci łapek w górę. No i co więcej, widzimy się w następnych vlogach, w następnych żywcach i tak dalej, i tak dalej. No i mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas dzisiaj razem ze mną i z Dudu. Mogło być fajnie. Także to już jest definitywny koniec. Miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądali ten dzisiejszy film. Pa, pa. Dudu, Dudu. No i to są także i próby. Więc to w jakimś sensie była próba. Zresztą nie aż taką, ale podobną próbę przeżyłem w pierwszej kampanii. Tak? Tylko nie, media się o niej nie rozpisywały. Tak? Ona miała miejsce na zapleczu, ale też była taka, też był taki moment właśnie osobistego uderzenia we mnie. Practically all their what's the not all weapons not all weapons but stingers, all your stingers yes, all yes. Your stingers out, you sent stock. All your stingers, yes. That there was a moment we sent practically all our Thunderbolt, you know, this. I'm very happy.